Jak ktokolwiek by chciał poznać to, co naprawdę mówił, proponował PiS, powinien był przeczytać ich własny projekt konstytucji, który wisiał do 2015 roku, do kampanii, momentu. Tak, zdjęli oba te projekty w kampanii. Dopiero jak został opublikowany raport Gęgaczy i nagle się okazało, że to jest, że ten ich projekt konstytucji jest, wisi, on chyba nawet 5 lat wisiał. To jest, trzeba powiedzieć, oba te projekty, ja je przestudiowałem, to są protofaszystowskie projekty, nie ma żadnego innego określenia. Tak, zgadza się absolutnie. Natomiast powiedział, PiS mówił o tym, damy wam to, zrobimy wam to, zlikwidujemy gimnazja, dzieci nie pójdą do pierwszej klasy, tylko trochę starsze, a emeryci będą emerytami wcześniej. I ludziom się to podoba. Nie, ludziom się podoba to, że PiS powiedział, zmienimy wasz los, będziecie awansować ekonomicznie, bo nikt wam nigdy niczego nie dał i to jest prawda. Ubezpieczenia robotnicze wprowadził Mussolini, no ale to nie znaczy, że Mussolini jest w porządku, tak? Hitler wysyłał robotników na wczasy, no to nie znaczy, że Hitler jest w porządku. Komuniści przeprowadzili w Polsce elektryfikację, reformę rolną, bardzo fajne rzeczy, żeby było jasne, tak? Ale to nie w żaden sposób nie powinno być legitymacją do rządów, do afirmacji rządów PRL-u i tak dalej. Zanim się zada pytanie o to, co PiS obiecywał i jak, to trzeba się zastanowić, dlaczego jakiekolwiek obietnice, w tym przede wszystkim społeczne, padły na taki podatny grunt, na taką spękaną ziemię w Polsce po latach 90. i początku lat 2000. Bo to jest prawda, bo to było tak, jak no, pustynia 15 po 40 lat. Dniach suszy. PiS nie wygrał dlatego, że coś obiecał. PiS wygrał dlatego, że coś dał już w kampanii wyborczej.